Zapraszamy do obejrzenia filmowej opowieści o powiecie bieszczadzkim w Polsce i giraltowcach na Słowacji, stworzonej przez ludzi zauroczonych swą małą ojczyzną. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Państwa do wędrówki po Bieszczadach i Pogórzu Ondawskim. Lutego 1951 roku w wyniku wymuszonej umowy o wzajemnej wymianie terenów pomiędzy Polską a ZSRR za część powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego w województwie lubelskim otrzymaliśmy 480 km2 bieszczadzkiej ziemi z Ustrzykami Dolnymi, Czarną i Lutowiskami. Zmiany granicy pociągnęły za sobą przesiedlenia ludności. Obecnie ziemia bieszczadzka to spokojny, dynamicznie rozwijający się region. Położone w strefie rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie giraltowce na Słowacji i powiat bieszczadzki w Polsce upatrują swojej przyszłości w rozwoju turystyki, która wymaga intensywnej promocji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. W tej też dziedzinie zachodzą w ostatnich latach szybkie zmiany. Powstają nowe hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, wzbogacana jest oferta kulturalna. Bieszczady należą do najpiękniejszych regionów naszego kraju. Zadziwiają niepowtarzalnym urokiem dziewiczej jeszcze przyrody. Liczne szlaki konne, piesze czy rowerowe powstałe w ostatnich latach pozwalają na lepsze poznanie tego jedynego w swoim rodzaju regionu. Bieszczady to międzynarodowy rezerwat biosfery Karpaty Wschodnie, pierwszy trójstronny Polska-Słowacja-Ukraina rezerwat na świecie pod patronatem UNESCO. To królestwo dużych drapieżników, takich jak niedźwiedź brunatny, ryś czy wilk. W ostatnich latach na dobre zagościły żubr, koń huculski i bóbr. Drewniana architektura świecka i sakralna osadzona w wyjątkowo pięknym krajobrazie to efekt bogactwa kultur pogranicza, narodów i grup etnicznych – Bojków, Łemków, Niemców, Żydów, Polaków, Słowaków i Ukraińców. Zima to czas, kiedy Bieszczady nabierają wyjątkowego uroku. Rozwinięta infrastruktura narciarska z licznymi wyciągami, trasami biegowymi oraz dobrą bazą noclegową czynią nasz region jednym z bardziej atrakcyjnych pod tym względem w Polsce. Powiat bieszczadzki jest wśród polskich powiatów liderem w rankingu nakładów inwestycyjnych. Dwukrotnie w latach 2007 i 2008 zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. W 2006 byliśmy na trzecim miejscu, a za 2009 na drugim.
Powiat bieszczadzki zajął 5. miejsce w Polsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004-2009 w kategorii powiatów. Proszę Państwa, w tym momencie drzwi do hali są otwarte. Bieszczady to także miejsce dużych spotkań konferencyjnych. Centrum konferencyjno-rekreacyjne w Czarnej oferujące nowoczesny, doskonale wyposażony ośrodek, czy też historyczny już dziś Arłamów, gdzie w czasach PRL-u wypoczywali partyjni bonzowie, a pod koniec tej epoki stał się on miejscem internowania przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy. Ośrodek stale się rozwija, a powstające tu wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe będzie najnowocześniejszym tego typu ośrodkiem w Polsce. Spore nakłady poniesiono na rozwój sieci komunikacyjnej, kanalizacyjnej, zbiórkę odpadów, co pozwoliło na udostępnienie nowych terenów dla inwestorów oraz turystów.